STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. No, że to jest pierwszy sparing, to nie znaczy, że trzeba przegrywać, no ale to prawda, ciężko pracujemy, także mam nadzieję, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej i tą formę, którą powinniśmy mieć, to będziemy mieli na ligę. Trzy jednostki treningowe mieliście przed tym sparingiem, mówił o tym trener Gina Lettieri, to miało wpływ na waszą postawę? Myślę, że jak najbardziej, no jesteśmy zmęczeni, ale to nas nie... No po prostu musiało to i tak lepiej wyglądać, bo to tak nie może wyglądać nawet sparinga, że przegrywamy 4-1 i co, mam nadzieję, że to będzie lepiej wyglądało. Dosyć eksperymentalne zestawienia i w pierwszej, i w drugiej połowie, jeżeli chodzi o personalia. No tak, no też się poznajemy z nowymi chłopakami, bo tak jak wiadomo, no trochę się zmieniło, także no też na pewno potrzebujemy czasu jako drużyna, żeby to wszystko scalić, i oby to szło w dobrą stronę. Na pewno wynik nie po naszej myśli, ale myślę, że na tym etapie przygotowań, na którym jesteśmy, według mnie wynik powinien zejść na dalszy plan, a my trenujemy dosyć ciężko i przygotowujemy się do sezonu, który się zbliża. Na pewno jesteśmy po ciężkich jednostkach treningowych, chłopaki na pewno w nogach to wszystko czuli. Myślę, że dali z siebie dzisiaj na boisku tyle, ile mogli. No, puszcza nas, nie trzeba powiedzieć, wypunktowała, ale też myślę, że bramki, które padały, to ładnej urody i ciężko było cokolwiek zrobić. Luka Kukić dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki. W drugiej połowie gra Korony wydawała się lepsza, ale ty także dwukrotnie byłeś pokonany. No, zgadza się, no takie są fakty. Nie wiem, Gapiostwo w defensywie? No bo tutaj jedna bramka po stałym fragmencie gry, druga niedomknięta strona, pusta. Nie chciałbym tak oceniać na gorąco. Myślę, że też eksperymentalne dwie jedynastki. Myślę, że spokojnie trzeba dać czas chłopakom na zrozumienie, na zgranie się i myślę, że też się z dnia na dzień, z treningu na trening będzie to wyglądać coraz to lepiej. A jak się zapatrujesz na tę rywalizację o miejsce w bramce? No, rywalizacja to jest normalna rzecz, jeśli jest zdrowa, bardzo, bardzo cenna, każdy na pewno na tym korzysta, także myślę, że dogadujemy się bardzo dobrze tutaj we trzech, na razie trenujemy bramkarze, także jak najbardziej pozytywnie oceniam. W tym pierwszym sparingu wystąpiłeś z numerem 1 na koszulce, to coś może oznaczać? Myślę, że nic to nie może oznaczać, po prostu mój rozmiar koszulki i tyle. Ja jestem takim zawodnikiem, który od siebie wymaga bardzo dużo. Więc więcej zapamiętam swoich złych zagrań lub złego ustawienia się niż tych pozytywnych rzeczy. Ale po każdym meczu staram się wyciągać wnioski i z meczu na mecz pokazywać się z lepszej strony, no i grać jak najlepiej. No bo jeżeli chodzi o rezultat tego spotkania, to Korona nie może być zadowolona. Tak, 4-1, pierwszy sparing, wiadomo, każdy mecz się chce wygrywać, żeby to budowało. Na razie z drużyną odbyliśmy, można powiedzieć, trzy jednostki treningowe. Będziemy się zgrywać, docierać, więc miejmy nadzieję, że te kolejne sparingi przyniosą lepsze rezultaty niż ten dzisiaj. Taki pozytyw tego spotkania to myślę twoja asysta. Ta bramka była bardzo ładnej urody, chyba myślę, możesz mieć powód do zadowolenia po tej akcji. Tak, z jednej strony jestem bardzo z siebie zadowolony, gdyż asystowałem. Lecz jak powiedziałem, jestem zawodnikiem, który od siebie będzie wymagał więcej. No i starał się eliminować te słabsze zagrania i pomagać drużynie.